Real Madrid pokonał u siebie Borussię 5 do 2 w lidze mistrzów i... O jejku, cóż to był za mecz. To naprawdę nie jest normalne, że to jest normalne. Nie jest normalne to, że Real kolejny już raz gra przed połową padlinę, że kolejny już raz Real nie wiadomo jak, nie dość, że samemu budzi się w naprawdę spektakularny sposób, to jeszcze do tego stopnia deprymuje rywala, że ten zapomina jak się gra w piłkę, traci cały entuzjazm, nie wiem jak to określić. No dwa do w trąbę w każdym razie, po pierwszej połowie nie był to dobry mecz w wykonaniu Blancos. do przerwy właśnie, i jasne była ta poprzeczka Bellingama i tak dalej, ale nie był to po prostu dobry mecz, brakowało, nie wiem, czy entuzjazmu nie wiem, czy skupienia nie wiem, czy, czy czegokolwiek innego, ale Borussia bardzo zasłużenie prowadziła do przerwy i mamy te 5 do 2 na koniec, ale to też nie jest tak, że Borussia nie mogła strzelić więcej, przynajmniej dwie bramki mogły paść, gdyby nie to, że Thibaut Courtois jest całkiem nie najgorszym wachowcem, ale okej, okay, mniejsza z tym. Po przerwie to oczywiście można przypisywać też temu, że Borussia zagrała nagle trzema obrońcami i generalnie straciła jakikolwiek animusz, jakąkolwiek werwę, oczywiście, no ale Otworna wręcz w tym dobrym tego słowa znaczeniu, monstrualna połówka realu. I ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie poza wielką taką osobistą niechęcią i Jakąś złą wolą, żeby nie twierdzić, że wini to jest w tym momencie piłkarz na tą piłkę. Niesamowitą przyjemnością jest oglądanie Brazylijczyka, kiedy mecz musiada, a tutaj ewidentnie po przerwie musiadło. No, marmoladę zrobił z Dortmundu po prostu. Aż momentami przykro się na to patrzyło w kontekście sympatycznej ekipy z Westfalii. Podobało mi się też to, że na boisku pojawił się w samej końcówce Arda i to nie jest tak, że dostał nie wiadomo, jak dużo czasu na pokazanie się, ale w mojej głowie, znając Lotiego i patrząc na ten sezon układało się to w taki sposób, jakby na boisku musiał się pojawić Endrik, ale nie tutaj zaskoczenie. Giler dostał mało czasu, ale zdążył się raz pokazać. Zdążył mieć dosyć istotny udział przy jednej z bramek winiego. Także tyle fajnie. Zastanawiam się, co myśleć o tym realu przed El Clasico, które już w sobotę? Bo wydaje mi się, że tego typu występ, Blancos, oznaczać będzie bardzo możliwe, że Blamasz w starciu ze swoim odwiecznym rywalem. Po pierwsze dlatego, że Barcelona jest w tym sezonie dosyć skuteczna i gra, myślę, że na pewno nie gorszą piłkę od Dortmundu w pierwszej połowie, a po drugie Historia współczesna, powiedzmy, nie raz i nie dwa pokazywała, że Barsa lubi nie popuścić w majtki, że tak powiem, tam z tyłu w spotkaniu z Realem, kiedy prowadzi. Nie, Barcelona potrafi w tych meczach, i zawsze potrafiła tak naprawdę, od kiedy pamiętam, iść za, cios, za ciosem i w tym kontekście jestem pełen obaw przed El Clasico. ale z drugiej strony, jeżeli w Lidze Mistrzów, w, w spotkaniu z nieogórami Real jest w stanie sieknąć pięć bramek, to jeżeli tylko nie zabraknie nastawienia, co wiem, że brzmi komicznie przed starciem, z odwiecznym rywalem w postaci Barcelony i to w sytuacji, kiedy Real musi gonić w tabeli. No ale jeżeli właśnie tej mentalności nie zabraknie, to wydaje mi się, że to może być naprawdę ciekawy mecz. Najgorsze jednak jest to, że ten Real na przestrzeni tych naprawdę bardzo wielu lat dał się poznać jako ekipa, której Potrafi przynajmniej momentami w takich meczach jak ten nadchodzący z Barceloną, żeby mentalu zabrakło po prostu, jakby nie zależało tym piłkarzom aż tak, jak kibicem mogliby tego oczekiwać. I ja nie mówię, że faktycznie tak jest, ale że można takie po prostu odnosić wrażenie obserwując spotkanie. Ale okej, okay. sobota do soboty, jeszcze trochę czasu zostało, nie ma co na zapas się przejmować, także czekamy na pewno z czystą. Uśmiechniętą mordą, patrzyło się na to, co robił w tym meczu. Wini po przerwie, bo no nie wiem, czy są jakieś słowa, które są w stanie to opisać. Jeżeli są, to zachęcam do pisania w komentarzach, bo komentarze są po to, żeby między innymi dzielić się tym, jak oceniacie występ Viniciusa Juniora w spotkaniu z Borusią Dortmund.